Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich. Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Zanim Jezus pośle nas do innych, najpierw przywoła do siebie. Wprowadzi nas w bliską, osobową więź z sobą. Gdy kochamy i gdy mamy świadomość, że sami również jesteśmy kochani, wówczas miłość osoby kochanej jest naszą siłą, czyni nas mocnymi i daje odwagę do podejmowania wyznań. Zobaczmy, ta bliskość z Jezusem czyni nas mocnymi, zdolnymi do wypełnienia misji w Jego imię. Jezus posyła uczniów, aby dawali błogosławieństwo, wzywali do nawrócenia, wyrzucali demony. To jest możliwe wtedy, gdy najpierw zostaliśmy uzdrowieni. Trzeba być zdrowym, nawróconym, aby innych do nawrócenia zachęcać i w tym nawróceniu im towarzyszyć. Jezus każdemu, kto idzie za Nim, daje władzę nad duchami nieczystymi. Zło będzie nas atakowało i raniło, ale nie będzie w stanie wyrządzić nam trwałej szkody, nie będzie w stanie nas zniewolić. Co nas chroni? Bliskość życia z Panem Bogiem. Jeśli zostaniemy zranieni przez zło, to rany te zaowocują w nas dobrem. Przyczynią się do naszego dojrzewania, do naszego umocnienia. Jezus nakazał, aby niczego nie zabierali w drogę, prócz laski. Włóżcie na nogi sandały. Laska jest symbolem władzy, a więc i wolności, ale też symbolem wędrowania w wierze. Symbolem wolności są również sandały. W starożytności noszenie obuwia było przywilejem ludzi wolnych. Jezus mówi bardzo wyraźnie o konieczności strzeżenia daru wolności, o zachowanie władzy nad sobą. Trzeba panować nad sobą, nad tym, co mówię, nad swoimi emocjami. Być wolnym to być szczerym, prawdziwym, odważnym, nie zakładającym masek, nie udającym kogoś innego niż jestem. Jesteśmy powołani do dawania innym błogosławieństwa, do wnoszenia w życie innych właśnie błogosławieństwa, nadziei, pocieszenia. Człowiek żyjący w bliskości Pana wnosi w życie innych Jego błogosławieństwo. Zechciejmy dzisiejszego dnia innym, szczególnie tym niechętnie nastawionym do nas, błogosławić. To jest ewangelizacja.